Bardzo serdecznie witam. Boże Słowo wyznaczone na dzisiejszy dzień, na 18 dzień sierpnia, zapisane jest w psalmie 100, w 5 wierszu i w liście do Tytusa w 3 rozdziale, 4 i 5 wierszu. Dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Trudno jest opisać Pana Boga. Jeszcze trudniej Pana Boga namalować. Jeszcze trudniej Pana Boga w jakiś sposób sobie wyobrazić. Ale jeśli człowiek próbuje opisać Pana Boga, próbuje Go w jakiś ludzki sposób ująć, najlepiej uczyni to słowami. Biblia, można tak powiedzieć, jest jednym wielkim opisem Pana Boga. Opisem tego, kim On jest, jaki On jest. Znajdziemy na jej kartach różne opisy. Wspaniałe, piękne. Znajdziemy opisy czynione przez ludzi, którzy mieli pozytywne doświadczenia z Panem Bogiem, ale znajdziemy na jej kartach także opisy ludzi rozczarowanych, opisy ludzi, którzy wołają i szukają Pana Boga i nie widzą Go wokół siebie. A jakich słów dzisiaj Ty użyłbyś, aby opisać Pana Boga? Jaki jest Twój Bóg? Kim jest Twój Bóg? Psalmista w 100. psalmie pisze: dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Bóg chce, abyśmy Go poznali. Bóg chce, abyśmy wsłuchali się w Jego Słowo, abyśmy, odkrywając doświadczenia innych ludzi z Nim, doświadczenia bohaterów Biblii, doszli także i my do osobistego wyznania: mój Bóg jest moim Panem, moim Ojcem, moim przyjacielem, moim towarzyszem drogi, jest tym, który jest Bogiem wiernym, jest tym, który mnie kocha, jest tym, który mnie nie opuszcza. Jest moim Zbawicielem, moją prawdą, moim życiem. Życzę Wam tego, abyście, otwierając karty Biblii, doszli także do tego osobistego przekonania, kim jest Twój Bóg. Życzę tego, aby każdego dnia Pan Bóg stawał się w Waszych oczach, w Waszych sercach i w Waszych umysłach. Coraz bardziej piękny, wspaniały i Wasz. Życzę tego, aby Bóg towarzyszył Wam na każdy dzień. Panie Boże, wspaniały Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty pozwalasz nam poznać siebie, że pozwalasz nam odkrywać swoje piękno, że pozwalasz nam odkrywać bogactwo Twojej miłości i łaski. Prosimy Cię, pobłogosław nas i pobłogosław nasze oczy, umysły i serca, abyśmy jeszcze lepiej mogli zobaczyć Ciebie. Amen.